Siema, jestem Bizoneja, to jest Fallout 4. Tak ogólnie czyścimy i czyścimy te strefy Nuka-Coli dla... Nuka-Coli? Nuka-World dla gangów i pomyślałem, że czas zmienić trochę otoczenie. I pogadajmy sobie z Darą, która chciała, bym jej dostarczył skafandry kosmiczne. Także ona jest tutaj. Przy okazji sobie dorobiłem amunicji. Zainstalowałem sobie modyfikację, która dodaje właśnie wyrabianie amunicji dla tego karabinku. I dzięki temu mam prawie 2000. Dziękuję bardzo. Dara, co tam? Kołpak, o proszę bardzo, to jest stal, której bardzo mi brakuje. Statek? Złomowisko? Chcę dołączyć. Chcę zostać z wami. Statek? What's that about a spaceship in a junkyard? It's the reason I need those suits. Without them, we don't have a chance to capture the ship. But enough of that for now. Do you have the spacesuits or not? Czym jest centrologia? Co to za pytanie nagle z dupska? Naldowa, czym jest centrologia? Oświeć mnie, maleńka. What is this? Hobology. Before the Great War, a brilliant writer named invented a process for expanding the human mind. Through the process of alignment, he was able to give his followers great mental powers. I am his direct descendant and keeper of all his secrets, collectively known as Hobology. If you are really interested in joining us, go speak to Phil about having an alignment. We can help you find inner peace and happiness. We can help you master the amazing powers of the mind. Trochę to jest porąbane, ale mów dalej. Wszystkie pięć. Chcę dołączyć. I'd like to become a hobologist. I guess that means you don't have the suits. Mam. But I'm glad you want to join us. Go see Phil. He'll give you your first alignment. No, to w sumie zanim da mi te skafandry, to bym pogadał z Philem. Phil, gdzie jesteś? Phil, jest już jasno, jajał. O, dzień dobry, panie Phil. Are you ready to throw off the shackles of your neurodynes? Hobology takes commitment. A small donation of 50 caps shows your commitment to self-improvement. Słucham? You will take some rads during the procedure, so make sure you're healthy before starting. Czym są neurodyny? A potem użyję mojej charyzmy. Nie będę nic im płacił. Chyba. What are neurodynes? Neurodynes build up in your brain, clouding your ability to think. After an alignment, you will think more clearly and be happier. No, czyli nie jesteście naciągaczami, hmm? Uszeregowanie? Alignment? My back feels fine. Or is this not a chiropractic thing? You're strapped into a chair. And your central nervous system is pumped full of zeta radiation. This destroys some of the neurodynes. However, over time, they will build up again without further treatment. Brzmi to dosyć ryzykownie, ale to za darmo. Isn't the first one supposed to be free? I suppose I can do that. Mm. Have a seat in the zeta aligner. O Boże. Ojejku, no dobra, przyjmujemy promieniowanie. Zresztą tyle go przyjąłem podczas całej rozgrywki, że nawet może blasku tyle tego promieniowania nie ma. Regulator z promieniowaniem Zeta. Jedziemy! Hakuj. Neo. There's so many of them. What have you been doing? Good. Good. The Zeta rays are withering them. Well, some of them at least. And we're done. For now. You'll need many more treatments. Congratulations. You are now an AHS. That stands for Aligned Help Seeker. You have taken the first step in a long journey. Here are your robes. Moje szaty? O mój Boże. You really should get an alignment soon. Ho, ho, ho. Oh yeah, jeszcze zdajemy tą broń, żeby wyglądać kompletnie tak jak oni. Przecież nie, oni mają jakieś broń na plecach. Na przykład ta Dara miała. Proszę bardzo, ale super strój! Czuję się jak jakiś, nie wiem, te dzieci apokalipsy, czy jak to się nazywało, te z Falloutów. No nieważne, tak czy siak, no, zarąbiste to jest. Jestem mnichem, Jedi. I takie tam, dobra, starczy.
Co ty kole pijesz? Odbierz łupy swojego gangu ze strefy galaktycznej i odbierz łupy ze swojego gangu z dziedzińca dzieciaków? Our newest member. Welcome AHS-1. Are you ready to do battle with your neurodynes? We ask for a modest commitment of 100 caps for this alignment. You'll take a bit more rads than last time, so make sure you're healthy before taking this alignment. Ha 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 ha. Za darmo. I thought we were friends. You wouldn't charge a friend, would you? I suppose we are friends. Okay, but this is the last time. Sit in the Zeta Aligner. Dawaj, promieniuj mi dalej. To jest świetny pomysł. Let me start up the Zeta Rays. Oczywiście, oczywiście. Bez problemu, zapraszam, zapraszam. Yeah? Nie ja, tylko ja. Mucking on to the neurodynes. You seem to have gathered almost as many as I removed before. You really should be more careful about the company you keep. Spędzam czas z wami. Done. For now. You'll need many more treatments. Well done, AHS. Czegoś to prowadzi? Of course you'll need more treatments. Neurodynes build up with the exposure to infected people. That's why we recommend only interacting with other homologists. Gościu, ja z tobą tutaj jestem cały czas. To wy jesteście brudni. Phil. Hey, you're doing well, AHS-2. In your last alignment, I saw unhealthy attachments to suppressors. Very difficult to treat. However, you'll only need to donate 250 caps. Of course, the rad dosage is a bit high. A to jest bzdura, nie? Szarlatani! Czym są supresory? What are suppressors? Those are the people in your life that are suppressing your talents and abilities. They are riddled with neurodynes, like you used to be. Their brainwaves can trigger excess neurodyne activity in you. I strongly recommend you avoid them. Oznaki supresorów? How do I know if someone is a suppressor? Almost everyone in the Commonwealth is a suppressor, but some are worse than others. Anyone that tried to convince you of the rightness of their cause is almost certainly a suppressor. We usually recommend limiting your contact with people who are not habologists. No zdrowie. Szarlatani, krytyka. No, not yet. I'll come back later. I worry about the influence of those suppressors. Don't wait too long. Naciągacze. Do you have my spacesuits? Tak, wszystkie pięć. All five. Here they are. Perfect. Here is your payment. We can proceed with the next step in the plan. I'm counting on you to help us with it. We need to take control of the spaceship in the junkyard. Oh. I know it's a lot to ask, so I'm willing to give you one of Hubology's great treasures if we succeed. Czemu statek, nieprawdziwy statek, zrób to sama, złomowisko wyczyszczone. Czemu statek? Why do you want to capture the spaceship? It is central to Hubology. We are destined to make it fly. More than that, I cannot tell you. It is secret knowledge reserved for AHS 7 members. No dobra, złomowisko wyczyszczone. I already cleared the junkyard. You can just walk in. Amazing. You truly were sent by the hub. Let's pewnie, go tell baby. The others. Everyone gather. Form the wheel. Dużo radiacji przyjąłem. Szkoda, że mój orzeźwiający napój się skończył. Dokładnie, pamiętam tekst. The hub's grand plan can enter its next important phase. All of your hard work has borne fruit. Our new friend has liberated the junkyard. It is time for us to take control of it. But first, here are the spacesuits I've promised you. They may be a bit snug at first, but they'll protect you. Oby nie cisło w kroku, nie? A, ja mam swój strój jak coś, więc wolę być pewien. Dokładnie. Czyli wszyscy biegną na nogach w tamto miejsce? Świetny plan. Czy możecie im, kurde, je przerywać, szczury jedne? Czy możecie dać im wypełnić misję kosmiczną? Grałem w New Vegas, tam jest też fajna misja, gdzie pewne istoty chcą polecić w kosmos i to jest... genialna misja. Wow! Zeżrął go! Nie mogę na to pozwolić! Nie mogę na to pozwolić, chcę to zobaczyć! Nie! Zarąbali! Żyj! Gień pijawko! Bo cię wypije. Co? To miało brzmieć tak... troszeczkę tak... wiadomo. Cool. Co się dzieje? Czemu tam stoją? Chcą się pożegnać, tak? Bo lecą w kosmos. Okej. Okay. Wiedziałem, że to mogę zasilić. No to... może aktywuję zadanie, nie?
Wielka wycieczka, gdzie to jest? Podróż do gwiazd. O. We fought a great battle today. A battle we could not have won without our newest member. A dobra, dobra. We will mourn Tula's passing. May she join us with the Sky Father, but our work is not done yet. Taking the spaceship is not enough. It must be made to fly again. It must be ready to take us to our destiny. No, to. Soon you will earn the greatest reward Hubology has to offer. For now, rest and celebrate. Yeah. You have earned it. No to Dara, co o tym myślisz? What a glorious battle. You were magnificent. Too bad about Tula. She died so young before she could fully realize her true potential. Co się stało z Tulą? Zginęła tam od tych pijawek? This gun was passed down from the hub himself. Take great care with it. I see the spaceship is already coming too. Into the spaceship, everyone. Następna ten, kosmiczna broń. Mam już dwie. A to wbijemy. Come inside with us and turn it on. No jasne, spoko. That the hub's prophecy is true. No dokładnie, wszystko jest git. UFO ostatnio... busted. nie, zbugowało się coś. Są ludzie. A no tak, gang. Oj, to jest ten. To skrzynia na daniny. Dzięki. Jedna sobie. Nie chcę. No, trochę amunicji, trochę tego. Spoko. Proszę Państwa, zajmiemy się czyszczeniem suchego jaru, który jest pewnie. Tak, tych krwawych larw. Ale widzę, że koleżanka nieźle ich kasuje. A ty jesteś wrogiem czy przyjacielem? Jakiś ten, cowboy. A, w sumie spoko. Aż mi się New Vegas przypomina. Boże, kiedy to było? Już nie ma? Tylko jeden był? Na przywitanie? No, okej. Howdy, partners. Welcome to Dry Rock Gulch, where it's always high noon. Oho. Czekaj. Get along, little doggies. Good. Zauważyłem na nagraniu, że ten karabin jest strasznie głośny. Ale żeby zamontować w nim tłumik, to muszę mieć karabiniera, czyli uperka, który daje mi więcej który zwiększa mi obrażenia zadawane przez broń nieautomatyczną. Boże, jak to wygląda strasznie. No, nie patrzmy tam, okej? Okay? No, ale nieważne. Ty tu dowodzisz, So are you in charge here? We like to say. The only thing that's really in charge here is fun. Odgrywaj rolę. Well, howdy there, Sheriff. Looks like you got some pesky varmints here in the gulch that need straightening out. I don't know about varmints, but we got us some no good outlaws holed up in Mad Mulligan's mine. We could sure use a hand around here. What do you say? Want to be my deputy? Skorzystaj z profilu ekspert robotyki. Ale czemu? A dobra, dawaj. Let me see if I can run some overrides and make you a little more helpful. Employee manual login recognized. Currently running in full park exhibition mode. Visitors are directed to our three main activity centers. Dock, Phosphate, Saloon, Giddy Up, Kids Corral, and One-Eyed Ike's Quick Draw Contest. After completing each activity, the visitor will be given part of the combination to the safe that holds the key to Mad Mulligan's Mine. Signs of life in the mine, originally believed to be mine, cart, ride, attendance, but may actually be an infestation of deadly worms. Advise contracting. Exterminators system will now reboot. Have a nice day, and don't forget
your uniform? Nigdy w życiu. Jestem zastępcą szeryfa. A, bo zobaczmy, jak ten strój wygląda mniej więcej. Howdy! Jak ja wyglądam? Jestem karabinkiem. Podoba mi się to, że jest taka modyfikacja. To powinno być w grze, że ta broń jest na plecach. To wygląda świetnie, no halo! Przecież to jest po prostu imersyjne, jak nie wiem co. A tutaj w tej części tego nie było. Lipa, tak samo jak i Fallout 76. Co to za problem mieć broń na plecach? Jezus Maria. Minigana rozumiem jeszcze, ale jakiś karabinek czy jakąś szablę? No halo. Ale kapelusz jest fajny, ten strój jest taki zbyt jaskrawy, przynajmniej to pomarańczowe coś. O! Automatroniczna postać z westernu. Sorry, baby, nie chciałem tego zrobić. Ale ten strój muszę mieć. Następny! Ho! Biorę to! Zarąbiście, ile będę miał tej strojów. Woohoo! Ten strój chyba mam już, ale go wezmę. Proszę bardzo, dzięki. O kurde! Wiedziałem, że coś mi tu wyskaczy. Plus 50 do odporności na obrażenia fizyczne przy korzystaniu z celownika. Wow, czy komuś to się faktycznie przydaje? Kopalniana kolejka szalonego Mulligana. Enter here! Kopalnia szalonego Mulligana, potrzebuje klucza. Nie mogę się włamać, powinien być bardzo trudny zamek. No i bez problemu bym wszedł, bo ja po prostu znam się na rzecz. Dobra. Może jakiś rewolwer? We'll each walk into the street. I'll count to three, and then I'll say draw. First one to hit the other wins. Skorzystaj z profilu ekspert robotyki, aby... No pewnie odgrywaj rolę, no tak, ja to pominąłem. To bez sensu, odgrywaj rolę. Hold on to your hat, one-eyed Ike, cause I'm about to show you the fastest gun in the West. Let's see if your shooting is as fast as your mouth, partner. Hey, now, we can't have a shootout without you being properly equipped. Here, take my spare pistol. All right, gunslinger. Let's take this out to the street. Jasne. Przesuń się, Adam, bo mi przeszkadzasz. Kurde, prawie go nie trafiłem. Oh yeah. Hope you show those outlaws what a real deputy of dry rock can do, and have a few extra rounds for that six shooter I gave you. Thank you. Woohoo! Oj, tęsknię za New Vegasem, to była fajna gierka. Dobra, czas zajrzeć do salonu. O, następny Protectron. Znaczy, w sensie, barman. Howdy, howdy. Siema, doktorze Fosfat. Remember to show your recognition stuff to get half off an order of Nuka fries at Taffy's Cafe in Nukatown, USA. Hospitality is a big deal out here in Dry Rock Gulch. That's why I want you to handle tending the bar. I got three orders of drinks I need you to deliver. One is just upstairs. And the other two are in town. You came. The people of Dry Rock Gulch are about to meet the friendliest bartender in town. You have my word. Appreciate it. You'll be delivering to Prospector Owen upstairs and Miss Trixie and Handy Hank in town. Okay, mam pomysł. Full for the day. O, proszę bardzo. Lecimy! Tak. Kowbojsko wyglądam? Wyglądam, proszę bardzo. Dobra, to trzeba dostarczyć. Idziemy. Jestem kowbojem i barmanem, a jednocześnie też kasztanem, co?
Czarny kapelusz poszukiwacza, ale ja chyba mam już taki kapelusz. Tylko dałem Adzie, tak mi się przynajmniej wydaje. To także niech to sobie będzie. Proszę bardzo, proszę pana, zgubił pan kapelusz, proszę bardzo, elegancko. No, może być, zaserwuj napój. Nuka Cola Wheel, proszę bardzo. I tak trochę bardziej westernową muzykę dać? Wow, a ty co tak wyskoczyłeś, co? Myślisz, że tak sobie można? Nie, właśnie, że nie. Wow, bardzo dużo się pojawiło przeciwników nagle. Wow, i poleciał, jak Adam Małysz. O, leci, leci mały drań. A, no to w sumie nie taki mały. Wielkości człowieka. Trzeba oczyścić to. Co to jest? Co to jest? Wyskakiwać. A, krwawe muchy, a to jest jakiś boss? Szczęśliwy. Strzały krytyczne, okej, niech będzie. Kto chciał, ten przeczytał. Ja muszę walczyć. Nie mogę się zajmować głupotami. O! Leci coś! Leci! What? Leniwiec? Myślałem, że leniwiec wypadł z tego. Ej, chyba raczej nie. Proszę bardzo. Zgubił pan czarny kapelusz kowbojski biorę. No niestety, przykro mi, ale przynajmniej mam Nuka Cola Wild, proszę bardzo. Wow! Ho! Do widzenia. Ła! Coś mnie tutaj posysa. Jeszcze ktoś? Nie? Przeładuję. Oh yeah! O, czarny kapelusz kowbojski pasuje do całego pancerza wspomaganego. Zarąbiście. Pani nie ma kapelusza, co? No dobra. Proszę bardzo, Nuka Cola Wild, smacznego. Dostarczone. Odrywaj rolę. Oh yeah, Owen, Trixie and Hank told me all about the California Gold Rush. Fun and educational. Now that's good to hear. You did a fine job, partner. Here's my part of the safe combination. And hey, why not take a few more bottles of Nuka Cola while on your way out, courtesy of Nuka Cola. Mi się już wysypuje z lodówki ta Coca-Cola. Starczy. Ja bym ją sprzedał, to bym był milionerem. No dobra, to trzeba jakoś pojeździć na byku, czy co? Fantastyczny jeździec, oho. Oh, thank goodness, it's the new deputy. You got to help me. My herd of giddy up buttercups have all fled the pokey. You gotta track them down and bring them back to my corral. Now, giddy up buttercups can't resist the taste of Nuka Cola. So check all our refreshment stands. What do you say, deputy? Can you help an honest horse trader out? Odgrywaj rolę. Rustle up some horses for you, huh, cowboy? I'll be back before sundown. Appreciate it. Remember, check the Nuka Cola refreshment stands. That's where they usually run off to. W sensie, twoje konie są Nuka Cola holikami, czy co? Chyba tak. O mój Boże, nie mam oznaczonych ich na minimapie. Nie! Nuka Cola Quartz, ale koni nie ma. A ty kim jesteś? Szeryf Jastrząb. To jest początek? Tak, to jest na początek, ja to nie chciałem. Chociaż nie, przeciwnicy się pojawili, więc chyba wydaje mi się, że jednak tędy nie przechodziłem. Nie, z kompety co innego. Szeryf Jastrząb. Wow, ale masz jakieś odgłosy takie. Za dużo Nuka-Coli. I się w głowie przewraca. O mój Boże, ile tam jest przeciwników. Owe Maryja, wbijam tutaj, tararara. Załatwieni, dawaj przepis. Przepis na Nuka Extreme. Co ty mały gnojku, ja się nazdepnę. Co ty tak przesuwasz tego szkieleta? Trochę poszanowania, mrówko. Skąd ty się tu w ogóle wzięłaś? Jakim cię tutaj wlazłeś? A tędy? Łaj, jaka wielka! Ale paskudna! Mierać mrówki, Boże, zaraz się... Zaraz będę prze... O, jak nie muszę wejść, mojejku. Bardzo mi cię... Nie szkoda!
Następna. Widzę cię na minimapie, znaczy na moim kompasie. Wow, właśnie takie, załatwione, proszę bardzo. Ada jest najszybszą kowbojką na Dzikim Zachodzie, a ja jestem najszybszym kowbojem, okej? Okay? Save, wymaga klucza. No tak, trzeba znaleźć tego. Mhm. Dziennik osobisty Jesse'ego. Caleb came up with another way to torture us with his ridiculous method acting. First it was all the drinking, which, admittedly, was fun at first. But now the guy's refusing to bathe and subjecting us to the worst body odor ever known to mankind. Seriously, the guy plays the town drunk in some Wild West kid show. St. Hollywood. Oh, snajpero, activato. Oh, poskładany. Następny taki sam. Dawaj. Ile można latać? Czas szybować w stronę śmierci. Bang, jaki tekst, ja pierdzielę. Bo czemu te larwy mają odgłosy tego krytoszczura? Serio, twórcom nie chciało się dodać normalnych dźwięków? Chyba ta. O, fantastyczny koń mechaniczny, numer uno. Ale schował się w koszu? Wow, 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 ale ty nie tutaj, co ty, capoeirę odstawiasz, stary? Ogarnij się. Jesus. No dosłownie. Dźwięki kretoszczura. Jeszcze żyje. Myślałem, że wskoczy jeszcze pod tego. Co ty sobie wyobrażasz? Za Polskę. O, proszę bardzo. Ładnie tak się szlajać? Zapraszam. Chodź, kretoszczurze zmutowany. Możliwe, że tak właśnie jest. A, zmutowany kretoszczur przerobił się na tego ssacza. Co się tutaj czaisz? He? Czaisz, żeby się nie czaić? No, no właśnie, chyba nie. A dobra, czas postawić jakiegoś konia. Co, mam tu wyrzucić go? Może tutaj mam z nim pogadać? A Boże, no wiem, 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 jasne, jasne. Proszę bardzo, fantastyczny koń mechaniczny. Woo! Good job there, cowboy. Oh, yeah. If I ever need someone to tame these broncos again, I'll give you a holler. Here's my part of the safe combination. Good luck in Mulligan's mine. Yeah. Dobra. Czyli wszystko, tak? Cyk. Kombinacja do sejfu w suchym jarze. Klucz do kopalni szalonego Mulligana. Osobisty dziennik Caleba. The whisky is totally helping me get into the headspace I needed for this new role. I'm really starting to embrace it. And I think I'm seriously nailing it out there on stage. Jesse's trying to harass me over it, saying it's not right, but screw him. It's time to take this role to the next level. Maybe I'll be the one playing Sheriff Bruce next year. And then Jesse can play the town drunk. It served the jealous bastard right. Bardzo gościu podobny miał głos do głównego bohatera. Nie? Ale to może mi się wydawało. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby Bethesda chciała aż tak zaoszczędzić, że po prostu główny bohater by podłożył pod 10 tysięcy postaci w tej grze swój głos. Jak to właśnie jest w grach Bethesdy. Wbijamy kopalnia szalonego Mulligana. Dawaj swój strój. Wcale nie zrobiłem tego specjalnie. O. Terry Tanaka. Klucz służbowy szalonego Mulligana, dzięki. Notatka Terego. O, trzeba będzie ją przeczytać. Rewolwer z westernu. A dawaj, jak coś to się da. Kapelusz poszukiwacza i pomarańczowy strój. Nie damy tym cholernym bandziorom opanować całego parku. Suchy jar zawsze był najlepszą pozycją obronną. Klucz służbowy, okej. Okay. To trzeba zobaczyć, co tu się kryje. Wow! Czemu tu jest tak głośno? Coś teraz jest już lepiej. Błogo Piryna i Psycho, coś do otwarcia. Amunicja 44. I rakiety. Czyli coś, co mnie po prostu zwyczajnie obciąży. Załatwiłaś ich? Wszystkich? Pewnie te larwy, co? Czy jak się to nazywają? Te saki maki. Madafaki. Wow! Sio! Co to było? Wow! Wow! Ad Victoria, mnie? Ja pierdziele! Nie spodziewałem się, że z tego coś wyskoczy. Chciałem zobaczyć, co to za zwierzę jest, bo pierwszy raz widziałem coś takiego.
Fallout 4, a tutaj okazało się, że to była pułapka. A ty, co tam robisz? To jest największy z nich? Nie, to jest po prostu zwykły. Zwyklak, tak zwany. No, do widzenia, już się zablokowałem. Jak zawsze. O, tam jeszcze coś widzę. Co ty sobie myślisz? Że ci nie widzę? Opierdzielasz się. A ty znowu wyskoczyłeś stąd? Znaczy znowu. Następny, który wyskoczył. A ten co robi? Motyka. Siegra, motyka, tererere. O! O! Dranie! Nie róbcie mi tego więcej. Nie znio... O, pa. Wyleci z tego, uwaga. Ho! Nie spodziewałem się. Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Następny, uwaga. O! Jak to się stało? Ogon, strzelaj, ubij to coś. Jeszcze żyje? No to świetnie sobie radzę z tego wadca, nie? Dobra, już leży. Chyba, teraz. Tu, otwarty klucz. Dziękuję. Notatka sama. Dzięki, kapsel, ogniwo fuzyjne, fantastyczny koń, czarny kapelusz kowbojski i prochowiec z Dzikiego Zachodu. No przykro mi, koleżanko, ale no musiałem, bo mi się podoba ten strój, okej? Okay? Mogę iść tam, okej. Okay. To się cofnę. Zobaczę, co tutaj się kryje. Czy jest coś tutaj? Wow, oczywiście, że jest, ale się rozpędziłem. Wow! Ostrożnie! Bo dostałem za... O, napa, dawaj. Więcej wyszło z tego. Weź, dawaj, niszcz ich. O, dużo ich tutaj wleciało nagle. Co tu się stało? Skąd ich aż tyle się tu wzięło? A, przynajmniej darmowy exp, nie? O! Co tam parówki? O! Zmutowane parówki. To brzmi strasznie. Jeszcze gdzieś? Oczywiście, że jeszcze gdzieś. No powiem szczerze, że te larwy kompletnie nic nie robią, więc... Notatka sama. Strupoczerwie. Można się było spodziewać, że się tu zalęgną. Wyskoczyły na nas z piachu. To już tylko kwestia czasu. Nie pozwolę im się zabrać żadnym robalom, żadnym bandziorom. Odejdę po swojemu. Nazywam się Sam Teller. Prowadziłam karawany i przez lata upijałam porządne, uczciwe, upijałam porządne, uczciwe interesy. Zastanawiam się, czy te wyskakujące larwy i te radoskorpiony to nie jest nawiązanie do Transformers z pierwszej części? No też był taki robot, może Transformers albo Decepticon, nie wiem, czy tak się dobrze wymawia, który też wyskakiwał z piasku, więc może to jest, tym się inspirowali. W Duka World walczyłam z najazdem bandytów, broniłam oblężonych osad, byłam matką, żoną, siostrą i córką. W walsie przez ciebie to straciłem, ale ja nic nie zrobiłem. Ja tylko czytam, okej? Okay? Jezus Maria. Znowu kowboj, ale szczerze mówiąc, wezmę sobie notatkę tylko i wyłącznie. Bo w sumie kapelusz mam, strój też mam, przecież nie będę wszystkich ubierał w te stroje, nie? Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Czemu bierzesz to? Notatka Rickiego. Zepchnęli nas do kopalni. Nie wiem, jak długo zdołamy tu wytrzymać. Wciąż słyszę jakieś dźwięki. Jakby wstrząsy. Wydaje mi się, że coś tu z nami jest. Pomóż, nie do... na burzę. No dobra, to jestem. Czyli wychodzimy. Serio? Czemu? Ja myślałem, że to powinien być jakiś boss. Taki po prostu boss. Przeogromna larwa. Sterczewień, czy jak się to nazywa? Przesuń się, Ada, przesuń się. No widzisz? Do czego mnie zmuszasz? 5 mm i 5 mm. Ile was tutaj jeszcze się wyskakuje, co? Macie jakieś gniazdo? Mam wezwać Geralta z Rivii? Dobra, panie szeryfie, przestań tyle biadolić i tyle. Odgrywaj rolę. It was everything you promised, Sheriff. More fun than a bale full of hay. Well, all right. Please put in a good word with Milka Cola. Corporate, when your survey card arrives in the mail, here, take some souvenir bottle caps courtesy of the Milka Cola Janitorial Service Department. You and your friends are welcome in Dry Rock Gulch anytime. Dzięki. Do zobaczenia. Ha. Czas przypisać gang. Wyznawcy już byli, operatorzy już byli, stado. Cyk. Jak wygląda ich flaga? Aha, tak w sumie...
No niby coś tam jest, ale tak naprawdę ledwo co widać. Proszę bardzo, miejsce przejęte. Juhu! Yeah! Wstały nam jeszcze dwa miejsca. Zabezpiecz przygodę z Safari i zabezpiecz rozlewnie Nuka World. Więc teraz myślę, że pójdę tutaj i na końcu sobie zostawię tutaj to miejsce. Nie wiem, czy tam w tym odcinku pójdę, ale chyba tak. Strefa dla personelu Suchego Jaru. O, no widzę personel, bardzo fajny ten personel. Pełen guli. Hej, wstawaj gruby, do roboty. No pewnie, że let's get this done. Proszę bardzo, tam śpi jeden, tu. Aaaa, co tam? Myślałeś, że co, hiszpańska inkwizycja? Hiszpańska mordo? O, wicja! A, proszę bardzo, żyje. Kto śmie zakłócać? O, hej, hej. O, bam, ale jest boom headshot, nie? O mój Boże! Horda, horda, days gone! Atakują! Ale dawaj, patrz. No dobra, koniec z wami, gulami. Współczuję im, nie będę ukrywał. Jak widzę takiego gula, który się czołga, już stracił całkowicie zmysły. To jest straszne, naprawdę. Szaber numer 5. Plus 1 do siły oraz plus 1 do wytrzymałości, jeśli masz 10 tysięcy kapsli. Plus 2 do siły oraz plus 2 do wytrzymałości, jeśli masz 1000 kapsli. Plus 3 do siły oraz 3 wytrzymałości, jeśli masz 100 kapsli? Ja co robisz? Tam odkładać kapsle, bo żeby mieć lepsze bonusy? Ha, śmiech. Panie błotniaku! Halo, tutaj jestem. No ale gdzie pan tami? Gdzie pan fanie Febku? Chodź tutaj, chodź. O, chciał się przytulić. Ojejku, przepraszam. No nie rób takiej miny, stary, okej? Okay? Enter. No to enter, a jakbym chciał kliknąć shift, to co, nie mogę? To jest dyskryminacja. Świat orzeźwienia. No chcę tam wejść. Okej, dobra, cycham się, ale wbijam. Welcome to the Nuka-Cola World. Który wyskoczy? A? Now featuring a river of Nuka-Cola Quantum. Zostaw mnie mały. Dawaj, piłuj w niego ile fabryka dała. Po to mamy tą amunicję, nie? Żeby z niej korzystać. Ty masz nieskończoną. Ja niestety skończoną. Stary, to jest moje, dawaj. Nuka-Cola. Strzelaj w niego, strzelaj! Co ty strzelałaś? Aha, te pijawki. Mhm. A ty kim jesteś? Nuka-Cola! Quantum! Man? Dobra, kasuje, no i to jest to. No, co ty, z małym się dajesz rady? No, nareszcie. No i to jest to. Dawaj, rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Nie wyskoczy już nic. Mini Nuka World. Dawaj, morduj amunicję. A ty małe, mam cię, draniu. Wow, wow! Ile tutaj tego jest? Co to jest? Jeszcze. Co to jest? Mogę to zobaczyć? Gdzie to zniknęło? Są jakieś specjalne niebieskie? Nuka błotniak łowca. A. Mięso nuka błotniaka? Nie, nie, nie. Chociaż może powinien pozbierać. Ha, jaka mała ten, lodóweczka. No nie mam pojęcia, gdzie ten błotniak jest. A, tutaj. No. O. Aha, nic mu nie zrobiłem. Myślałem, że padł. Powiem szczerze, podziemne jakieś takie miasteczka są świetne, naprawdę. Pień, nuka, dziadu. Nuka-Cola Victory? Chwila, czy... Ja chyba mam już to, ale wezmę to. Pozbieram te ubrania, składają z Afryką, no to come on. Kto by nie skorzystał? Jakiś szaleniec chyba. Strzelec. No to żeś się strzelił w kolano! Tego już nie potrzebuję, dobra, starczy tych strojów. A, dawaj! O, mam plan! Wszyscy, którzy mogą w sanktuarium, będą mieli strój kowbojski założony. Ha! To jest dobry pomysł. Ja pierdziel, co to jest? Nuka-Cola wieżyczka, czy co? Wybuchaj! Więcej, żebym cię nie widział. Koleżanko, wiem, że tutaj jesteś. Tego stroju w sumie nie chcę. Halo? Ja cię wyhostyluję zaraz. Ja cię wyhostyluję! Leż! Leż! O, sorry, Ada. Niechcący! O! Pa! Może będzie się dał to jakoś... O! A co tam? Co tam się dzieje? O, szczerze, bym trafił tylko. Tutaj jest ten, następny pancerz Nuka World. O!
Then pick up an ice cold Nuka-Cola. Wyskakuj z kasy. Z Nuka-Colowego mięsa, o, na przykład. Dawaj małe, gain. Wow, wiedziałem, dwa naraz? Wow, a ta jeszcze żyje, jakie triki. Co tu się dzieje? Ile jeszcze tych szturmotronów wyjdzie? 3, 4? Żartujesz sobie, 4 szturmotrony. Ja pierdzielę. A ja nie mam już miejsca, żeby dźwigać te rzeczy. Robot tutaj leży, ale go nie zarąbałem. O! No właśnie, bo mnie to jeszcze nie było. Jak się rzuca? Gain! Błotniaku. Dobranoc. Czy mi się gra zacięła przed chwilą? Coś takie ma problemy ostatnio ta gra. Albo mój komputer. Ale nie, to zdecydowanie gra, nie? Na pewno. O, kosmiczny ten. Ale już mam, więc nie potrzebuję więcej. O, proszę bardzo. Ło, ile tej Nuka-Coli Quantum! Nawet nie będę mógł jej wyzbierać, bo nie mam miejsca. Mogłem się odciążyć, pójść sobie tam do tego, tej mojej bazy. A widzę, że Szturmotron tutaj kombinuje coś. Do widzenia, frajerze. Gdzie jest Szturmotron? Ta? A Szturmotrony to... kupę w majty robią, jak mnie widzą. O! O, co byś myślał? Ła. O Boże, biedna Ada. Jak się tam do niej przedostać? Gdzie on? Gdzie jest ten Szturmotron? To ja poszedłem tutaj go szukać, a Szturmotron przeszedł gdzie indziej. Super. Ile tu jest coli, Boże. Ja nawet nie mam miejsca, żeby ją wziąć. Ja pierdzielę, to jest Nuka-Coli Quantum. To za Adę! Yupikajej, makapaka? Nuka World. Nie chcę wyłazić stąd. Muszę Adę wleczyć. Ojejku, gorzej go na odejdzie. Co tu się dzieje? Wziąłem cień. Czy to miał mnie wystraszyć, czy coś? Nie, bo ja utonę tutaj. Wracam z powrotem. Proszę bardzo, tak się projektuje Nuka-Colę. Wow! A raczej Nuka-Colę Quantum. Wow! No, oczyś wnętrze rozlewni Nuka-Coli. Proszę bardzo, udało mi się. I teraz muszę otoczenie, czyli na zewnątrz. Okej, jasne. Tylko muszę znaleźć teraz tą Adę, bo gdzieś zniknęła. Czy że się nie obraziła i nie odeszła. Ta, zniknęła. Ja nawet nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Ona miała tyle śmieci i tak dalej. No cóż, Ada, przykro mi. Chyba stąd wyłażę. I tak niczego już więcej nie wezmę. Nuka-Cola mi się nie zmieści. Chwila! Jakie nie zmieści? Bieremy! Aż wystrzeliłem z tej ekscytacji. Nuka-Cola Quantum. Terminal sterowania systemami. O, dawaj. Łączenie z podsystemami. Błąd systemu. Sterowanie z ziemi bezpieczeństwa. Otwórz drzwi. Alleluja. Proszę bardzo. Chyba otworzyłem to, co chciałem. Uwaga, zaraz zobaczymy. Baramaba, proszę bardzo. Mamy to. Mamy strój. Znaczy pancerz wspomagany Nuka-Coli. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zwiększa zwinność o 3 punkty po założeniu wszystkich elementów. Wow. No to można to wziąć, tylko pytanie... O mój Boże. Przeciążę się jak cholera. No to tak średnio. O Boże, zanim ja stąd wyjdę z tym przeciążeniem, gdzieś pójdę. O mój Boże. To będzie straszne. Wejdziemy do tego w następnym odcinku, także dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym wychodzimy na zewnątrz, czyścimy rozlewnie? Nuka-Coli. No i potem lecimy dalej czyścić następną rzecz, aż w końcu przebrniemy przez ten super, ultra, niesamowicie interesujący quest. No i zobaczymy, co dalej. Siema.